Witam was serdecznie, moi drodzy, Resi się kłania. Moi drodzy, planowałem dla was nagrać tą grę World War Z, ale co się okazało? Okazało się, że gra na PC jest tak niestabilna, że niestety czekałem 2 godziny, żeby nasza druga gra się załadowała i nadal się nie doczekałem, więc podjąłem decyzję, że przeniosę to na konsolę. I pierwszy odcinek zobaczycie dopiero, gdy ustalę, co się dzieje z wersją PC-tową. Bo w chwili obecnej granie na PC-cie jest niemożliwe. A przynajmniej ja nie dałem rady. Jeśli chodzi natomiast o konsolową wersję, no to ona wymaga ode mnie trochę więcej uwagi. No i likwidują się przejścia, nie? A my dzisiaj tymczasem... działamy sobie na tym... w dodatku Turbars. Który będzie się tyczył, jak sami widzicie, Hammerheada. Także uwaga. Kapitan Yuriko Watanabe, raport sytuacyjny. Zniknęła Felicia Hardy, znana też jako Black Cat. Pewnie nie żyje. Połączyła siły z szefem Maggi, Hammerheadem, żeby szantażować przywódców innych rodzin. Hardy zdradziła Hammerheada. Ten, korzystając z przywłaszczonej broni Sable, wziął odwet. Brutalnie. W trakcie ataku zniknęła Hardy, tak jak materiały służące do szantażu. Teraz Hammerhead pragnie krwi. Skoro szantaż nie wchodzi już w grę, szykuje się do wojny, licząc, że uda mu się wykończyć innych szefów Maggi siłą. W tym celu nie przestaje przywłaszczać sobie ciężkiej broni, która została po oddziałach Sable. Przejęliśmy tyle sprzętu Sable, ile zdołaliśmy, ale to mogło nie wystarczyć. To prawdziwa wojna gangów, której areną jest Nowy Jork. Jednak mogło nam się poszczęścić. Maggi przyszpiliła Hammerheada w starym psychiatryku w Harlemie. Jeśli odwrócimy uwagę jego ludzi, mały oddział mógłby się przedostać do budynku i złapać go żywego. To nasza jedyna szansa. Nie możemy jej zmarnować. Robi się zamieszanie. Jestem gotowa. Przyjąłem. Będą zajęci czym innym. Panowie gotowi? Spidey, pa! No. To wbrew przepisom, poruczniku. Przepraszam. Prezent urodzinowy od dziecka. Nieczęsto pracujemy z tym gościem. Puszczę to płazem. Wyjątkowo. A teraz bierz się do dzieła. To jest. Zaczynamy! Czytał rozdział sztuki wojny o zwracaniu uwagi? Nie? Dobrze. Konflikt w szeregach Maggi. Hammerhead kontra wszystkie inne rody. I ja w samym środku, oczywiście. Lepiej to zniknij, możesz. Że też Hammerhead urządził sobie władzę w starym psychiatryku. Nie, chwila. W sumie to ma sens. Muszę ich zająć, żeby Yuri i jej oddział mogli się zakraść i złapać Hammerheada. Bardzo dużo nasy! Masko, poznaj pięść! Każdy boss powinien mieć skrzypkę w stylu Hammerheada. Niech pomyślę. Powiedzmy łoś. To ma majestatyczne zwierzę. Może ryba piła. Będzie mocny z wody. Tak tylko rzucam sugestię. A najpierw się kończy. Marcin się nie zadziera! Zostań!
Zostawcie ludzi Hammerheada! Skupcie się na pająku! Goście Hammerheada walczący z resztą magii to jak impreza, na której wszystkich nienawidzisz. Żadnej ze stron nie zaczyna brakować ludzi, co? Yuri, w porządku? Cel wyeliminowany? Tak jest, idziemy dalej. Dobra, ruszamy się! Tak, w porządku. Najważniejsi są ci goście. Czas rozbujać tej imprezę! Coś pięknego! Nie podnijcie się! Z magią się nie zabiera! Zaraz cię rozgniotę! Panowie tego nie zapomną! To jest teren magii! Okej, dawaj. Boisz się? Powinieneś! Nie przestawajcie się naparzać! Ja tylko przyszedłem pomóc! Koleś nie żartuje! Jak się leją, nie się leją. Nowe zbiry magii, nowe zbiry Hammerheada, nowe zniszczenia mienia publicznego. Mały. Hej, mogę tak cały dzień, chociaż mam co robić. Hej. Co jest? Lepiej uciekaj! Mamy kolegę? Gdzie jest jeszcze koleżka? Będziesz jak Robal na szybie auta! Wystarczy tych żartów o Robala! Czy Fable wie, że pożyczyliście jej tarczę? A w środku... Przejdźmy do rzeczy! Wiesz co? Znam kogoś z dużo fajniejszą tarczą! No i tyle w temacie statusu. Ciężka przeprawa, tak jak się spodziewałem. Lepiej pogadam z Yuri.
Hej, Yuri, na zewnątrz wszystko gra. Jak twój oddział? Kiepski sygnał. Pewnie jest w podziemiach. Muszę ją znaleźć. Ta, bardzo przyjemnie. Żadnych duchów. Wiem, że Yuri jest twarda, ale coś mi tu nie gra. Muszę ją znaleźć. Żeby tylko nie wyskoczyły tu na mnie jakieś duchy. Nie jestem w nastroju. Wow. Nie w każdym psychiatryku straszą duchy ludzi, których w nich skrzywdzono, ale w tym na pewno. Milusio. A mógłbym oglądać mecz. Cholerne gliny. Myślą, że mogą włazić na teren Magii, kiedy im się... Co to... Ale bez gadania. Ha. To chyba baza operacyjna Hammerheada. Ale jego tu nie ma. Ani Yuri. Stawiali dzielnice miasta. Grali o to, kto przejmie nad nimi kontrolę, gdy wykończą resztę Magii. Powodzenia! Nowojorczycy uwielbiają, jak im się rozkazuje. Proszę. Reszta Donów Magii. Bardzo subtelne. Yuri! To nie brzmiało dobrze. Muszę do niej dotrzeć, migiem. Dobra. Tu chyba mamy wszystko. Muszę znaleźć skrót. Wszędzie pełno glin. Pająk też tu jest. Wykończymy ich. Wykończymy wszystkich. Wiesz, co jest w tym pokoju? Muszę mu pomóc zejść wszystkim z drogi. Serio? Miłych snów, kolego. I... Hammerhead prawie wyrwał mu ucho i cały zakuty łeb. Okej, no. Pilnują czegoś w tamtym pokoju. To może prowadzić do Yuri. Nabiłbym się. Tylko po cichu. Pięknie. A teraz reszta. Co tu jest grane? Tylko nie chrap. Prawie. No i ładnie. Okej. Odpocznij sobie. Było zabrać tableta. Lepiej to sprawdzę. Nasz dostał! Okej. Niespodzianka! To już wszyscy. Co takiego jest w tym pokoju, że Hammerhead kazał go strzec tylu gościom?
Okej, okay, sprawdźmy więc. Znajduje się to, bo ja już nie pamiętam. Sprzęt Sable, ale cała reszta, co to jest? Jakim cudem Hammerhead dorwał to wszystko? Mnóstwo sprzętu do nagrań na żywo. Pewnie Skrubol od razu dałaby kciuk w dół. To coś nowego. Wygląda zbyt profesjonalnie jak na robotę Hammerheada. Kamery. Na pewno gdzieś widać Yuri. Muszę się tam dostać. Przerobili stary system zabezpieczeń. No dalej, Yuri. Jestem dżentelmenem. Zapukalibyście. To byście weszli. Nie. Zamiast tego woleliście się skradać. To jest właśnie problem z nowymi klinami. Brak szacunku. Kosz! Oczywiście wcześniej zyskaliśmy wasz szacunek. Każdy atak miał odpowiedź. Znaliście swoje miejsce. Czuliście strach. Ale teraz... Myślicie, że zdmuchniecie nas jak domek z... Czas przywrócić wam strach. Rzuć broń! Ręce za głową! Może jednak nie. Przepraszam. Broń! Dalej! Dobre. No dalej! Zrób to! Yuri! Yuri, gdzie jesteś? No i dostaliśmy Hammerheada. Yuri, na pewno jesteś cała? Tak, muszę tylko złapać oddech. Przejmę tę sprawę. Wytropię Hammerheada, dowiem się, co knuje.
Musisz dojść do siebie. To brzmi dobrze. Muszę powiadomić bliskich moich ludzi o tym, co się stało. Tylko informuj mnie na bieżąco. Jeśli się czegoś dowiesz, dzwoń. Obiecuję. Powstrzymamy go, Yuri. Nie, nie powstrzymamy. Przygwoździmy go do ściany. Hammerhead dziś ostro przegiął. Nie może się tak dalej panoszyć. Podobno jego ludzie siedzą w barze bez nazwy. To dobre miejsce, żeby zacząć łowy. No właśnie, Hammerhead, który ma łeb ze stali i tak naprawdę jest prawie, że niezniszczalny. Trzeba go powstrzymać. Hasło to wpuść mnie do środka, idioto! Ha! Niezłe! Sam wymyśliłem. Bar bez nazwy. Spelunka najgorszych nowojorskich przestępców. Jak tam ostatnio byłem, bójka trwała od piątku do niedzieli. Ale teraz mam ciebie, mój uroczy koleżko. Ktoś tu na pewno wie, co knuje Hammerhead. Podsłucham kilka rozmów, może czegoś się dowiem. Żadnej broni, bujek ani mocy, a? Duże oczekiwania wobec gości tego zacnego przybytku. Dobra, ale ja nie chcę oddawać mojej broni. Przykro mi, proszę pana, ale takie są zasady. Pana broń zostaje u mnie. Dobra, ale ja nie chcę. Rozumiem pana obawy, ale niestety nie mogę pana wpuścić do baru z bronią. Ale ja nie chcę! Dobra, Spiderbocie. Szkoda mi tego, kto to będzie naprawiał. Straszny hałas. Powinienem wyfiltrować takie słowa jak magia i hammerhead. Muszę wyizolować ich głosy. Świetnie. Zobaczmy, co panowie mają do powiedzenia. Tak się cieszę, że zostawiliśmy magię. Hammerhead to przyszłość tego miasta. Nie wydaje ci się to pochrzanione? Co? No wiesz, to co robi? Sobie. Projekt Olympus. To wbrew naturze. A twoje tribale są zgodne z naturą? To nie to samo. Okej. Okay. Nie żebym był uprzedzony, ale raczej nie spotykają się tu byli prymusi. Spider-Manie 2, ten Spider-Bot jest o wiele, wiele lepszy. Chcesz później zostać na piwo? Nie, mam baseball. O, tak? Oglądasz jakiś mecz? Nie, nie, będziemy grać, takie wewnętrzne rozgrywki. Jesteśmy nieźli. Serio? Klnę się na matkę, wygrana za wygraną. Ej, tak tu leją teraz to straszne piwo, którego nie znoszę. Kikut gotowy! Kto zamawiał sprawy kikut? Czas na podsłuchiwanie. Jeden... Nie chcę narzekać, ale to miejsce zeszło na psy, odkąd zaczęła się ta cała wojna. Tak. Wiesz, że mają już tylko jeden rodzaj piwa? Przynajmniej są jeszcze gorące presy. Nie. Pozbyli się ich tydzień. Co? To było bardzo niepomocne. Dzięki, chłopaki. Muszę wyizolować ich fale głosowe. Wygody narodów nie chciały. Ale numer! Co to wszyscy panowie z Magi w jednym miejscu? Myślą, że tak jest bezpieczniej. Szef da im nauczkę. Dopadnie wszystkich naraz. Zakończy wojnę i przejmie Magię. Idioci. Jeśli Hammerhead załatwi Donów, przejmie kontrolę nad Magią. Muszę ich znaleźć.
Ktoś tu na pewno wie, gdzie są. Wow. Muszę wyizolować ich głosy. Facet zamówił krwawy gwóźdź, że niby taki w niego twardzie. Yeah, great. Bring the wife in. Work her over too. Right in front of him, you'll get what you need in like half the time. You serious? Yeah, as a heart attack. So did you find out what you needed to find out from that guy or no? You know, more or less. I don't think he knew as much as we thought he did. See, this is the problem with you young guys. You aren't willing to go the extra mile to get the information you need by any means necessary. Come on, he said he had a wife and kids. You know, I can't help that. Yeah, great. Bring the wife in. Work her over, too. Right in front of him, you'll get what you need. Like... Hey, ten atak na Donów. Gdzie się odbędzie? Wiesz cokolwiek? Nie, ale podobno Nowy wie. Hammerhead osobiście mu powiedział. Dlaczego Nowi dowiadują się przed nami? Trzeba spuścić mu łomot. Naprawdę mam nadzieję, że ten Nowy wie, gdzie są Donowie. Dalej Nowy wierzę w ciebie. A teraz wyizolujemy rozmowę. Like a baby. Always. Yeah, yeah, I was all set to go to town on his kneecaps, but one smack and a little pinky nail, and he told me everything I wanted to know. That's how I got that bag of money. Hey! Podobno wiesz, gdzie są Donowie. Nie tak głośno. Właściwie tego. Nie wiem. Dalej, Nowy! Wiedziałem. Cholerne świeżynki. Ale wiem, kto wie. Vinny i Gino. Są z tyłu, ale nie chcą puścić pary. Też mi sensacja. Vinny i Gino wiedzą wszystko. Przestań kłapać jadaszką, Nowy. Vinny i Gino, tak? Muszę pójść na tył i sprawdzić, co wiedzą. Drzwi przy tych automatach pewnie prowadzą na tyły. Tylko jak je otworzyć? Mógłbym oglądać mecz. Gówniane miejsce. Dino! Gino? Nie! Dino! No dobra. Przepraszam, tylko przechodzę. Znowu bezpiecznik. Co tam się dzieje? Vinny i Gino coś planują. Nieźle. Mapa biznesowa Hammerheada. Muszę się jej lepiej przyjrzeć. Gorzelnia, warsztat samochodowy. Hammerhead od lat drukuje pieniądze. Dosłownie. Dobra. Jak się z tym uporam, dzwonię do MJ. Przydaje się informacja o tych miejscach do artykułu o przykrywkach mafii. Dobra, lecimy dalej. Muszę znaleźć Vinny'ego i Gino i namierzyć Donów. Czas. Widzieliście to? Okej, czas się ukryć. Hej, słyszałeś coś o tym całym projekcie Olympus? Słyszałem. Nie podoba mi się. Może być ciekawie. Możemy przez to zginąć. Projekt Olympus? Czemu wciąż się o tym mówią? Vinny i Gino, jak mniemam. Ci goście znają następne posunięcie Hammerheada. Na stole chyba są jakieś notatki. To dobre miejsce do obrony. Pewnie, że tak. Zewnątrz. Donowie nie mają pojęcia, co Hammerhead dla nich szykuje. Będą bardzo. Kryjówka Donów jest pewnie w tych papierach. Muszę odwrócić ich uwagę. Jak w urodziny. Tylko, że będą smutni. Radio AM. Klasa. Czy... Kurde! Jeden z głowy. Teraz drugi. No to ma sens! Czyli Magia ukrywa wszystkich szefów w jednym miejscu? No, ułatwili nam sprawę. Czemu mieliby to robić? Już mógłbym pobawić się światłem. To jakieś żarty? Teraz albo nigdy.
Jest tu skrzynka eklektyczna? Znaczy elektryczna? No tak powiedziałem. Powiedziałeś eklektyczna. Jak moja ciotka. Donowie są w kinie Auerbach. Muszę tam dotrzeć przed Hammerheadem. Super, Spider-Bocie. Teraz się ukryj. Wrócę po ciebie później. Z kilkoma butelkami chemii. No i mamy to. Cześć, MJ. Tu Peter. Wiem, Pete. Mam twój numer w telefonie. Nie musisz się przedstawiać. No tak, jasne. Słuchaj, wiem, że pracujesz nad artykułem o przykrywkach Magii. Znalazłem coś, co może ci się przydać. Tak? Wiem, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa Hammerheada i mogę postawić prawdziwą kasę, że nie są legalne. Nie bardzo masz co postawić, ale doceniam intencje. Od razu zacznę je sprawdzać. Pozwól mi wykonać czarną robotę. Przekażę ci cokolwiek znajdę. Byłoby świetnie. Mam termin na karku. Pogadamy później. Okej. Pytanie brzmi, czy będziemy to robili teraz, czy potem? Chyba potem, bo mamy dość materiału. Moi drodzy, przykro mi, że tak wyszła sytuacja w całości, ale jakby to jest ponad moje możliwości, nie? Sami rozumiecie. Ten jest ważny dla mnie, bo to jest coś, co znamy też z serialowych animacji. Do wszystkich. Eskorta świadka w sprawie Hammerheada prosi o wsparcie. Jedźcie tam. Ktoś ma odwagę zeznawać przeciw Hammerheadowi? Lepiej go przypilnuję. Więc cóż, moi drodzy. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, follow na Instagramie, Twitchu. Widzimy się na streamie. Trzymajcie się. Hej, hej, popatki.